Seria Pan Lodowego Ogrodu jest dość nierówna, podobnie jak jej wydania. Pierwsze trzy tomy podzielone są na dwa niepowiązane wątki, splatające się dopiero w zwieńczeniu, które, podobnie jak tomy 2 i 3, jest trochę zbyt rozciągnięte. Warsztat autora jest jednak na tyle dobry, a pomysły na tyle ciekawe i oryginalne, że seria jest zdecydowanie warta uwagi.